Witam Was tutaj, cześć i cześć Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się jeszcze w Warszawie, ale ta trasa się ciągnie poza Warszawę. Chodzi oczywiście o trasę S7, czyli drogę ekspresową wyjeżdżającą i przejeżdżającą właściwie Warszawę. Bardzo ciekawa trasa, bardzo ciekawa droga i bardzo ciekawe węzły tutaj będą na trasie. O ile jak widzicie, no właściwie jest tu wszystko gotowe, zresztą jak zobaczycie przelot nad całym tym odcinkiem, no to jesteśmy już na ostatniej prostej, ponieważ w sierpniu, w tym miesiącu, który właśnie mamy, w teorii ten odcinek do Lesznowoli od Warszawa lotnisko ma zostać otwarty. Dwa nowe węzły będą dzięki temu otwarte i mniej więcej tam około 7-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej zostanie udostępniony kierowcom. Oczywiście dla większości kierowców to nic nie zmieni. To jest węzeł Warszawa lotnisko, drogi S7 i S2, czyli obwodnicy południowej Warszawy. Znajduje się, jak sama nazwa głosi, pod lotniskiem, dlatego nie mogę Wam pokazać węzła ani od góry, ani dalej, bo w tym miejscu jest granica, gdzie mogę robić loty, jeżeli lotnisko działa. Jeżeli ten pas lotniczy by nie działał, no to w teorii by to się było realne, ale nawet ze pozwoleniami ze zwierzy właściwie to jest nie do zrealizowania. Ale dobrze, lecimy dalej, zobaczycie mniej więcej jak wygląda cała ta trasa. Jak widzicie tutaj, droga jest podzielona na 3 segmenty. Jeden właśnie w kierunku Warszawy, dwa w kierunku Krakowa, bo też sama trasa S7 jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Zwróćcie tutaj uwagę, że po drodze są kładki pieszo-rowerowe, są w niektórych miejscach nawet ścieżki rowerowe i oczywiście są drogi serwisowe po bokach. O ile drogi serwisowe nie są ogólnodostępne dla wszystkich, no bo tam są betony, jest napis, że wyjazd tylko i wyłącznie dla pracowników budowy i tak dalej, dla pojazdów budowy dokładnie, więc w teorii nie można wjechać, o tyle w praktyce tam większych prac już nie ma. Ostatnie znaki są robione. Ponieważ zakończenie prac tutaj właśnie budowlanych ma zakończyć się już ostatecznie w październiku tego roku na tym odcinku właśnie do Lesznowoli. Dalej będą oczywiście prowadzone prace od Lesznowoli do Tarczyna Północnego. Ale o tym będzie w kolejnym materiale, który niedługo już też na kanale. Natomiast najpierw mamy kolejny węzeł, kolejny zjazd. I jak większość zjazdów na tym odcinku, który zostanie oddany, no to są ciekawe. To są bardzo ciekawe zjazdy, to jest zmienne. Zjazd, zwróćcie uwagę, że tutaj większość zjazdów tych głównych jest w pole. Tak, to jest ten odcinek trasy S7, który jest otwierany, ale większość zjazdów jest donikąd. W pole, do przyszłych planowanych dróg. Tutaj możecie zobaczyć, tam jest zjazd, teraz jest stacja kolejowa Warszawa-Dawidy, konkretnie przystanek kolejowy. Tam jest też niezły, dosyć duży rozbudowany wiadukt i cały węzeł przesiadkowy, tam parking parkuje, też jest przy Dawidach budowany. Natomiast właśnie w tym miejscu będzie przy okazji w przyszłości połączone to z tym wiaduktem przy Dawidach. Ta droga jedna z drugą, oczywiście aktualnie będzie przejazd, ale nie będzie to taki rozbudowany jak w przyszłości właśnie dwupasmowy dojazd, który jest oczywiście planowany. Nie wiemy kiedy powstanie, ale plany są. Z drugiej strony oczywiście też jest planowane do przyszłości dróg takich obwodnicowych. No zresztą domyślam się, że osoby w komentarzach doskonale więcej będą wiedzieć, dokąd te drogi w przyszłości będą jechać, bo ja nawet zbytnio nie jestem tego w stanie wyczytać z OSM-u. Pewnie na Sikomie bym znalazł, ale w OSM jak patrzyłem, to te drogi w większości są ślepe i tak naprawdę ślepe, nawet nie ma narysowanych, planowanych dróg z tych miejsc, co oznacza tylko i wyłącznie, że to tak będzie przez bardzo długi okres czasu wyglądać. No, mamy takich wiele dróg ekspresowych w Polsce, które właśnie długo czekają na swoje planowanie, przyszłe trasy. No jedną z takich jest oczywiście odcinek S7 w centrum Warszawy. Trasa NS, która bardzo by odkorkowała Aleje Jerozolimskie i Połczyńską pewnie również. Ale nie będę tutaj marudzić o tym odcinku, bo tamtym również kiedyś będzie materiał i to nawet może niedługo. Natomiast co jest ważne, to jest to, jak wygląda ten odcinek i jeszcze trochę tutaj zdjęć z tego węzła. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest oczywiście wszystko tak zrobione, żeby jak najmniej było zakrętów, z jak największą prędkością można było wjechać na trasę szybkiego ruchu, jak i również, no to co widzicie, tutaj nie ma zbytnio skrzyżowań, ani sygnalizacji świetnych, są tylko ronda, a z tej strony jest bardzo właśnie łagodny zjazd, żeby tutaj nie krytykowało się to w żaden sposób. No, jest to zrobione na naprawdę duże natężenie, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, jednakże co mnie bardzo smuci, to jest to, że w większości nie będzie mógł być wykorzystany w najbliższym czasie. Lecimy dalej do już kolejnego węzła, czyli Leszna Wola.
No i po drodze zobaczycie właśnie, w tym miejscu jest kładka pieszo-rowerowa, która właśnie się łączy z tym węzłem przy Dawidach, tak prawie. Prawie się te ścieżki rowerowe łączą. I tutaj ta ścieżka rowerowa jest poprowadzona po prawej stronie wzdłuż drogi, przynajmniej w teorii, bo z tym jak patrzyłem, to jest właśnie ta ścieżka rowerowa. Co oznacza, że no tutaj na krótkim odcinku, niestety na krótkim, ale jest to poprowadzone. Szkoda, że na krótkim, bo na dalszym odcinku S7 od Tarczyna właśnie południowego do, jak dobrze pamiętam, tam przed Grójcem kawałek jest ścieżka rowerowa i to po jednej, po drugiej stronie trasy wzdłuż dróg serwisowych. Niestety nie jest to zrealizowane również tutaj na takim długim odcinku. Według mnie to powinno być już standardem, że wzdłuż takich dróg buduje się dobrej jakości drogi asfaltowe, rowerowe, aby rowerzyści mogli przemieszczać się również pomiędzy większymi dystansami, miejscowościami, a nie tylko wzdłuż miasta, bo tak poza miastem to u nas ze ścieżkami rowerowymi jest naprawdę, bym powiedział, słabo. Głównie według mnie wokół Warszawy nie jest najlepiej. Tutaj mamy już kolejne elementy, mianowicie dużo tuneli, no i ten węzeł jest dosyć odjechany. Zwróćcie uwagę, że jak zerkniecie teraz po lewej, mamy taki ciekawy przejazd, bardzo ciekawy przejazd i to jest główna droga tutaj, wjazdowa też na tą trasę. Chociaż jak widzicie, wszystkie zjazdy jadą tutaj nad nią i są tam oczywiście wszelkiego rodzaju tunele. Chodzi oczywiście o tutaj właśnie węzeł ekspres, drogi ekspresowej Leszno-Wola, który jest ewenementem według mnie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju węzły, ponieważ jest on w polu. I nie chodzi mi o to, że w okolicy nic nie ma, tylko że jeden zjazd będzie kompletnie prawie nie zużywany, a drugi zjazd no, będzie używane, ale to tylko dlatego, że udało mi się podprowadzić tutaj drogę, no bo żeby jakkolwiek tutaj dało się dojechać, ale no wygląda to tak, jakbyście budowali sobie, nie wiem, czy ktoś z was gra, na pewno ktoś z was korzysta i gra w City Skylines, tak jakbyście postawili sobie węzeł i powiedzieli, kiedyś wybudujemy dalej. I tak to dokładnie tutaj wygląda. Są drogi duże, trzypasmowe, dwupasmowe, które się kończą po prostu na granicy działki. Dalej widzimy pola uprawne i tyle. Wygląda to komicznie. Według mnie to będzie jedno z moich ulubionych miejsc, gdzie będę sobie przyjeżdżać, robić zdjęcia i będę mieć lub testować sprzęty maksymalne prędkości, no bo to po prostu dużego duchu nie będzie siłą rzeczy. Bo skąd on ma tutaj się pojawić, jeżeli drogi są ślepe? Donikąd. Moim ulubionym jest ten kolejny odcinek. Oczywiście tutaj będzie w przyszłości dojazd bezpośrednio do Piaseczna i to będzie naprawdę całkiem niezły wynik. Całkiem niezły dojazd, bo będzie naprawdę bezpośredni i Piaseczna uzyska dobry dojazd, ale to jeszcze za jakiś czas. Na razie tu będzie się wszystko kontrolować, ale zwróćcie uwagę, że z tego ronda mamy właśnie taki bardzo ładny wyjazd. On jest właśnie w kierunku Piaseczna. Projekt jest, znaczy projekty nie wiem, czy są, wiem, że mniej więcej jak to będzie wyglądać. No zobaczymy. To nie powinno, jakoś mnie na szybko powstać, bo akurat ten odcinek jest potrzebny bardzo. No i tutaj z drogą tą serwisową wszystko się kończy. Wszystko się kończy na jednej działce. Wygląda to naprawdę całkiem ładnie. Tutaj też z drugiej strony bym zwrócił uwagę, że te pola zostały dosyć mocno pocięte przez drogę ekspresową i o ile aktualnie, ponieważ jest ślepa, to jeszcze właśnie tutaj osoby tutaj mogą w miarę dobrze przejeżdżać na przykład traktorami z jednego na drugie pole, o tyle jak się to już skończy wszystko, no to będą mieli dosyć mocno utrudniony ruch, a tutaj domyślam się, że na tej drodze nie będzie zbytnio możliwości, aby traktorami wjechać. No ale to taka już bardziej ciekawostka przy okazji. Dobrze, na koniec jeszcze takie małe informacje techniczne co do samej drogi S7, żeby nie było, że nie powiedziałem. Jej długość to jest 706 km, zbudowano już 487 km, w budowie jest kolejne 180 km, czyli naprawdę całkiem duży odcinek. No i tak jak mówiłem, są dwa odcinki. Warszawa Lotnisko Grójec to jest ten odcinek aktualnie w budowie. I jak widzicie, teraz sobie jeszcze lecimy do samego końca, gdzie zaraz zobaczycie, że tam dalej jest trochę inny asfalt też, co ciekawi mnie właśnie, czemu się to zmieniło. Ale jest odcinek właśnie do Tarczyna Północnego i on będzie jeszcze budowany. Tam prace są trochę mniej zaawansowane niż tutaj, bo tam nie ma w niektórych miejscach nawet asfaltu. Jeszcze jest wykop. Ale o tym w kolejnym materiale. Jeśli chcecie tego przegapić, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!